26 grudnia. Świąteczna atmosfera prysła, a nagromadzone problemy walą do drzwi. Major, wciąż od czasu, gdy powziął na siebie zobowiązanie w postaci wynajmu mieszkania, przesyła ogromne ilości filmów, średnio po 7 na dobę, z czego 4 z nich są codziennie praktycznie identyczne, o tym, że zabierze od Krzyśka manżur i się wyprowadzi. Dodatkowo dochodzi do losowego bluzgania na Meksyka, a po świętach jeszcze dochodzą do tego jakieś niejasne wąty do Pato albo jakieś inne odniesienia do Pato, których źródła nie udało mi się ustalić. Na pozostałych filmach pysznieje i kłóci się z Rudą, która kusi, by po wszystkim na koniec pozdrawiać w kółko Pawła z Warszawy i Knyszyna. Oczywiście cały czas jest również żywy motyw zakupów, których nie da się zrobić, bo jak tylko major tam zobaczy jakiś nowy film z Krzyśkiem, tak, no to jest tak rozgrzany, że robi awanturę i zakupy są niemożliwe do zrealizowania. Gniotów jest tyle, że ich w ogóle tutaj albo nie wstawiam, albo omawiam tylko przez chwilę, jeśli wydarzyło się w nich naprawdę coś wartego do odnotowania. Natomiast powoli zbliżamy się do kulminacji sezonu S 2019, gdyż ciśnienie u Majora sięga zenitu i za chwilę przekroczy wszelkie normy, przez co zostanie wyjechany z Krakowa. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezonu S 2019. Film z pysznego śniadanka z Moniką, na którym urywkowo pokazują kiełbasianego Buddę, a pod koniec filmu Ruda filmuje, że Szczudlak je śniadanie w koszulce i samych slipach, licząc, że lekko tym speszy Szyjora, który zamiast się odziać, odbiera to jako jakiś rodzaj podrywu z jej strony. Nuksa. Rafoniksa. O, ro. Rafoniksa. 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 Chciałem pozdrowić, bo właśnie widziałem, że po prostu, o, taka sama maszynkę ma. A ty go znasz? Nie, on do mnie wcześniej dzwonił. A ja nie wiem. On po prostu, on bokserem tego... Fast attack, bomba w oko, a na brzuch, oddechu nie mógł złapać. Sweter miał na sobie, na łeb mu sweter założyłem, bomby od dołu mu walę na nos. Ty, bo mówię ci. To ja ten wezmę. Na wykopie powstaje ankieta. Dlaczego Budda jest takim grubym bogiem? Bo jadł kiełbasę ponad 25%. Bo jadł pasztetu ponad 4%. Bo jadł kiełbasę i pasztetu 70% pozostałe odpowiedzi. Ale Budda był wegetarianinem. Nie, on był kiełbasiarzem. Odpowiem, ale później, bo mnie Budda napiera. Major odpalony komentuje, że Monika wrzuciła na jego kanał powyższy film, w którym widać, że siedzi przy śniadaniu w gaciach i sugeruje, że powinna chodzić do białostockiej szkoły numer 17, za której ukończenie dostaje się żółty dyplom. Oczywiście trzeba podkreślić, że Suchy wiedział, iż jest nagrywany i Wiewióra kieruje kamerę na jego slipy, więc trudno powiedzieć, czy to ustawka, czy to miał być jeden z tych filmów, które nagrywamy, ale do sieci nie wrzucamy. No, dzień dobry. No, właśnie zobaczyłem film na kanale. No, właśnie widziałem, jak to ona, ale takich filmów nie, dla niej mówiłem, że takich filmów nie można po prostu nagrywać. A ja po prostu miałem, schylałem się, po prostu jadłem sałatkę i śledzie, a ona specjalnie to nagrywa. Najlepiej samemu nagrywać, bo niech on zakłada i nagrywa swoje majtochy w grochy. Chciałem właśnie też w Warszawie Mokotów pozdrowić. Najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że z filmu wynika, iż materiały wrzuca Monika, a przecież tytuły filmów są pisane no taką niby bombaszczyzną, czyli z błędami i dziwnymi znakami z klawiatury, tak by sugerowały obsługę konta przez Majora, który w tym wypadku sugeruje, że na kanał wlatują rzeczy poza jego wiedzą i kontrolą. Oczywiście ten film ze slipami, który miała wrzucić Ruda, też ma tytuł zrobiony w sposób naśladujący szyjorskie pismo.
Na Mozarta zrobiła się gęsta atmosfera, więc Wojtek i Monika jadą obejrzeć majorski pokój, żeby strusia trochę odseparować. Poddenerwowany wrzuceniem przez Monikę filmu z gaciami, major pokazuje, no, elementy swojego starego, dobrego flow, takiego z początku swego bytowania u Krzysia, kiedy skoczył mu testosteron i opowiadał, co on tam nie i jaki to figofago. Ja będę się starał zostać w Krakowie, bo ukułem to miasto, mi się podoba, jest ukułem super zajebiste, jak to się mówi. Nie ma takiego czegoś, że Kononowicz będzie pochał, jak nie wiem co, jak małe dziecko. Ja nie jestem jego ani bratem, ani ojcem, ani żadna rodzina. Mam nazwisko Suchodolski, on po prostu ma nazwisko Kononowicz. Następuje szybkie zdisowanie Meksyka. O, to zła kurtka jest? O, jak to jest oryginalne. A ty, umbo, on niesie w umbo. I sobie pilnuj się tego Krzysztofa. Sprzedałeś mieszkanie, bo nie potrafiłeś kibla wybudować, a w bloku jest kibel chociaż i nie wiesz jak chyba te wody spuścić. No nauczy się, za 5 lat cię nauczy. By chwilę później, dostrzegając zakonnice idące ulicą, zdjąć pobożnie firmową czapkę z napisem Major Słodolski i niczym Konon niemal je pobłogosławić. O, siostry zakonne. Nie będziemy pokazywać. Niech Bóg was prowadzi tam, gdzie trzeba. To są też kobiety, które po prostu dbają o wiernych. I na ten temat to chciałem powiedzieć, bo za dużo nie będę gadał na ten temat, bo o kościele się za bardzo nie gada, bo tak jest, a nie inaczej. Wojtek swego czasu darzył siostry zakonne wyjątkowym zainteresowaniem, na co wskazywała opublikowana historia haseł wyszukiwania z jego przeglądarki internetowej. Major pokazuje swój nowy kwadrat, film składa się z losowego migania kamerą po ścianach i meblach. Generalnie mały studencki pokoik w standardzie IKEA w kamienicy. Pokazuje w jednej z szuflad dwie pary damskich majtek i się cieszy, ale nie znamy kontekstu, skąd tam się wzięły. Wspomina, że Paweł z Knyszyna dzwoni do niego, by on odwiedził Krzyśka w Belwederze. Magicznie podawana cena wynajmu kwadratu się zmienia i teraz już struś twierdzi, że płaci 500 zł plus opłaty, co było naprawdę przystępną ceną. Warto jednak pamiętać, że jeszcze przed świętami, jeszcze kilka dni temu, major rozpaczał, wspominając o kwocie 2000 zł, którą interpretowałem jako 1000 zł za miesiąc i 1000 zł kaucji. Oraz, że oprócz tego musiał sfinansować malowanie ścian oraz dokupić zasłony. Następny film. Wojtek pokazuje części wspólne mieszkania, które no, dzieli ze studentami, czyli kuchnię i łazienkę. Wystosowuje apel do widzów o wsparcie go finansowe, bo będzie miał duże wydatki w postaci poszew na poduszkę i poszew na kołdrę. A i mogę zgłosić, żeby po prostu kto może w jakiś sposób pomóc, bo trzeba bardzo dużo, trzeba nawleczki, nie nawleczki, na poduszkę, żeby na kordłę, bo kordła jest wszystko, po prostu wszystko. On, Krzysztof powiedział, że nic mi nie odda, że to jego. A jak ja się prowadzę, wszystko po tam pozabieram, samochód też sprzedam. O, tu wszystko jest po prostu. O, odkurzacz? No ma odkurzacz, nie ma czasu odkurzacz. Śmiechu warte. No, święta właśnie bardzo mile spędziłem. O. Przypomnijmy, że w tamtym czasie zarobki szyjora są rekordowe w całej dotychczasowej historii, co powiedziała w obecności speszonego tym faktem Wojtka Monika podczas krętackiego lajta i później potwierdzała to w innych filmach. Meksyk jeszcze za menelskich czasów wytykał majorowi, że ten, mając całkiem pokaźne zarobki, prosi widzów o jakieś no, pojedyncze i w dodatku wcale niedrogie rzeczy, które ma w zasięgu i portfela, i ręki. Ale Szyjor po prostu z mojej perspektywy przyzwyczaił się już do stylu panda i już to robił wręcz odruchowo. Komentarze widzów.
Wyobraźcie sobie to zdziwienie osób, które wynajmują pokój w tym samym mieszkaniu co major, jak idą sobie do kuchni zrobić coś do jedzenia, a tam jakiś chelup nagrywa konsumpcję bigosu z cybulką i wita się, no dzień dobry, ja czynsz płacę. No i znowu się wyprowadził. Oj, będzie wąchane ostro. Jak to działa, że Wojciech S., bezrobotny narkoman i alkoholik, ma lepszy samochód ode mnie i mieszka w jednym z największych miast Polski? Ja jestem taki beznadziejny. Czy on jest taki wyczepisty? Mimo wolnego biorę się za pracę, bo już mnie szlak trafia na samą myśl, że nie mam 4000 na taki samochód. 27 i 28 grudnia. Konon opowiada o świętym Krzysztofie. A ty wiesz, że święty Krzysztof to jest patron kierowców? Wiem, i nie tylko patron, a jeszcze czegoś innego. Czego? A nie wiesz? Nie wiem, ja wiem tylko, że... Naprawdę nie wiesz? Ja wiem tylko, że święty Krzysztof jest od kierowców. Święty Krzysztof przynosił ludzi przez wodę. Przez wodę? Tak. Weź obratek świętego Krzysztofa. A mostami nie chodzili? Nie. To po co przynosił, jak mosty były? Mostów nie było kiedyś. Przez wodę szli. I Krzysztof Święty, wiesz, stanął przed rzeczką, popatrzył, będę przenosić ludzi przez wodę. A to nie święta Agata była? Nie, święty Krzysztof. I poszedł po wodzie, święty Krzysztof wziął najcięższego człowieka, niesie, przeniósł, płynie średniego i na ostatnio małego. I później przyniósł wszystkich ludzi na drugi brzeg. I co? Ukazał się kto? Panie Jezus, w postaci maleńkiego dziedziusia. Ale teraz jak ty myślisz? Święty Krzysztof, prezydenta, kandydata by targnął do góry? No czy ciebie by podniósł, przeniósł teraz by? Święty Krzysztof? No. Prawdziwy? No. On siłę miał taką, że wszystkich mógłby przeniósł. Czyli taki smolny był. A ty to widziałeś? Czy tylko słyszałeś z opowieści? Ja nie wiedziałem, bo jeszcze nie byłem na świecie, ale słyszałem z opowieści. Wkurzony major twierdzi, że dzwonił do niego Pato, donosząc, iż Meksikano mówił, że struś ma w Krakowie bliskie kontakty jedynie z kotami, więc sprowokowany szyjor w wielkim bluzgu zarzuca Meksykowi, że ten ma bliskie kontakty z Kononem i wypomina mu picie słonowatego. Bluzga też na Konona, ale drugorzędnie. Głównym obiektem słowotoku jest Meksyk. W kolejnym, lepiej wykadrowanym filmie powtarzają się ofensywy na Konona i Meksyka, których struś oskarża o sprzymierzoną kooperację przeciwko własnej osobie. Filmy są wyjątkowo bardzo wulgarne, natomiast najważniejsze w nich jest to, iż widać, że już struś ma taki syndrom oblężonej twierdzy, to znaczy czuje się atakowany przez wszystkich i... nie trzyma ciśnienia przy każdej zwykłej rzeczy, zarówno przy rozmowie z Moniką, z Kononem, z Pato. Jak usłyszy, że ktoś w Białymstoku robi sobie z niego żarty, to po prostu nosi go. Czuć po prostu wiszącą atmosferę w powietrzu, która za chwilę wybuchnie. Wratują filmy z Wadowic, tego słynnego wadowickiego leasingu, gdzie najpierw mamy sceny, gdzie Sławek i Major siedzą sobie w knajpie. Ciekawostką jest to, że to było sugerowane takie, że major tutaj postawił ten obiad, natomiast realnie za jedzenie zapłacił Sławek, o czym powie Monika na sylwestrowym rajcie. Następnie pytania i odpowiedzi w leasingowym mieszkaniu. Pytanie od Michałka. A, głupie pytanie, ale dobra. Czy dzieci Moniki mówią na ciebie tato? Widziałeś się z dziećmi Moniki? Nie. A. Jeden syn, najmłodszy, jest, pojechał ze swoją dziewczyną do mamy, dziewczyny mamy do Anglii. No, to spoko, tam a starszy, jest wszystko. To ich też pozdrowił. No, jak i tato. A jakbym ja zobaczył, po prostu przywitał się, a cześć, siema, jak to się mówi. I po prostu byśmy porozmawiali, bo ja chyba nie jestem staruchem takim, że tato. Tajo, tato, to stara dupa, tak? Tata. No ale ojcem byś już mógł być, bo masz już tyle lat, że wiesz, ja już bym mógł być ojcem, ale młodszy jestem, nie? Ja już w ogóle jestem spóźniony, ale to no, dzisiaj wywiad o tobie. Pięć filmów z mało porywającą treścią. Wojtek nie dostał zbyt trudnych pytań, Sławek dość często kierował rozmowę na tematy uzależnień, to jest alkoholu, sklepów budowlanych i uzależnienia od uniwersum. Wchodząc tym samym ze swoimi tematami między widzowskie pytania, które i tak były dosyć łagodnie wyselekcjonowane, stąd też nie można było oczekiwać jakiegoś zaskakującego zwrotu akcji i ciekawego zmagania się przez majora z jakąś mniej wygodną tematyką,
a sam major również był drętwy, może zmęczony już całym wyjazdem, a więc jakość materiału jest mniej więcej taka, jak powiedzmy, nie wiem, no, poranne nagranie majora, jak opowiada, jaka będzie dzisiaj pogoda. Następnie wchodzi challenge z Kolą, nagrywany podczas wadowiskiej wyprawy, który wcześniej był opublikowany u Sławka i pokazany we wcześniejszej kronice. Na sam koniec, gdy już odjeżdżają, film z widzami, którzy przyszli pod leasingowy blok, by przywitać się z majorem. Sławkiem podczas wyjazdu trafiły z opóźnieniem na kanał Wojtka i jest to dosyć ciekawa koincydencja czasowa, bo trafiają przed samą kulminacją sezonu. Dzięki archiwizacji kanału Szkolna na Celowniku mamy filmy z dyskusji między Kononem a Fiodorem na temat przebaczenia dla bandy Czerwonego Kapturka. Jak Ojciec Święty, Jan Paweł II. Tak. Jego też postrzelili przecież. Tak. I on tym łotrom przebaczył. Ty też ja nie wiem, czy przebaczy, czy nie. Nie, będę się zastanawiać. Jakby zapłacili, to byś przebaczył. Nie. Jakieś odszkodowanie. Też bym nie przebaczył. Nawet za 100 zł? Nawet za 100 zł. A za 200? Też nie. A za 1000? Też nie. A za 5? Nie. 15? Żadne pieniądze. Żadne pieniądze to w grę nie wchodzi. O Jezu kochany. Tak. Nie wchodzi to w grę pieniędzy. A może teraz te łotry to oglądają? Może powiedz tym łotrom coś? Może niech przyjdą, przeproszą? Nie chcę przeprosin i tak dalej. Nie chcę. Żadnych przeprosin nie chcę. Z tego powodu, że dość, bicie mnie, dość mnie wszystkiego. Mówię, popij mleka, bo widzę, że ci w ustach zasło. Major ma już jakąś paranoję i zaczyna oskarżać Rudą, że ta jest z wykopu i z nimi trzyma, bo nie oburza się, że Wojtka nazywają Struś. Normalnie jakaś inspiracja warmiańska. No właśnie, wykop sobie urządzę. Sobie jaja robią. Ale co urządza? Przecież to nic nie tobie urządza, nie? Ale Struś. A specjalnie właśnie wykop takie coś wymyślił. Ale na mnie wiewióra mówią i ja się z tego śmieję. Mi się to podoba. To... A co złego, Struś? No to jak trzymasz ich, to trzymaj. Ale co trzymam ich? No właśnie ten wykop. Ale to nie wykop jest żaden. Tam komputera mojego nie pokazuje. Ja nie pokazuję. Dobra, zaraz tą kamerę pójdzie tam, pizdu. Co? Bo właśnie ty z nimi trzymasz. Ale co trzymam z nimi? To co byś tu robił, jakbym z nimi trzymała? Ale co no trzymaj sobie. No oglądam, ja co wszystkim, się dzieje. Ja za wszystkim będę. Co się dzieje? Trzymał. To mam nic nie oglądać? Nic nie mogę włączyć? Dzień i noc i temu to wszystko tak wychodzi. O, trzymaj z nimi, to nic trzyma. Zostały nam też okazane firmowe rachunki. Struś kupił bułki, boczek i Seven Daysa na fakturę. Śmiesznie musiałaby wyglądać kontrola skarbowa i tłumaczenie tego całego odliczenia. Dzięki Klejnot TV i Klejnot Bombasu zachował się film, w którym Ewa L. Borodo dzwoni do Kononowicza podczas lajta. Namawia mnie publiczność, bo otworzyłam transmisję i mnie bardzo namawiają, żeby do pana zadzwonić. Ja mówię, a co ja będę do pana dzwoniła? Pewnie pan nie chce ze mną rozmawiać. Nie wiem... Nie chcę się narzucać, chociaż współpraca na uśmiechy byłaby fajna. A to przyjeżdża pani do Polski? No, zamierzam niedługo przyjechać do Polski na chwilę. Jeśli mi nie zamkną, panie Krzysztofie. A to pani zamknie? No nie wiem, panie Krzysztofie. Na prokuraturze jestem, gdzieś zgłoszona. No to może jak ja z samolotu ja wyjdę... Ja nie zgłaszałem. Przepraszam bardzo, ja nigdy panią nie zgłaszałem. Ale ktoś inny mnie zgłosił. Ewa Elwel, Ewa Lipton, potomek Ra, Tarantulla, posługuje się swoimi pełnymi danymi w internecie i prowadzi własny kanał na YouTubie, pokazując swoją twarz. Jej aktywność udaje coś na kształt dziennikarstwa śledczego oraz działalności społecznej. No udaje, gdyż cała twórczość jest okraszona znacznym wpływem jej choroby schizofrenicznej. Ma kupę czasu na to, by się tym zajmować, bo siedzi w Wielkiej Brytanii na socjalu Beneficie. Najchętniej pominąłbym jej udział w uniwersum, jednak z powodu samego hołdu liptońskiego z 2020 nie da się tego tematu tak łatwo przeskoczyć, więc zaznaczam ją symbolicznie
Ten telefon wykonany tutaj w tym momencie zaowocuje namacalnymi konsekwencjami jeszcze tej zimy. Prawdopodobnie wtedy Jan Washington Go walnął zgona na szkolnej po skrytym spożywaniu alkohola pod stołem, gdy gospodarz witał się z Buddą. Fals kwinta. Poszedł. Ale kurwa, bo tak nam dał. Dawaj. Po cichutku. Tu sponsor patologii. Panie Krzysztofie, prowadź nas do nieba. Cały naród. Komentarz widzów. Janek Łoszyngo upadł. Na drzwiach ponieśli go na Barszczańską. Trzaska koszula, tu szwabska kula, potem wyśnimy sen kolorowy. Sen malowany z twarzą wtuloną w kotlet schabowy panierowany. I tak nastał dzień, 29 grudnia, kiedy to pierwszy raz od bardzo dawna major nie wrzucił nic przez cały dzień. Co prawda na jego kanale pojawiają się dwie części Q&A ze Sławkiem z Wadowic, ale nie ma nic aktualnego. Żadnej wiadomości z krakowskiego gniazda, żadnej kłótni, żadnego gniota, żadnego psznego jedzenia. Ta cisza zwiastowała, że stało się coś łamiącego, co zmieni sytuację i rzuci główne postacie uniwersum w nowy wir wydarzeń. Kulminacyjny odcinek sezonu już w następnym filmie. Nara.